Złotówka 1793 rok. MV. Dwa wcześniejsze filmy z dnia dzisiejszego prezentują, proszę Państwa, rzadkie, czy wręcz jeden unikatowy wariant monet Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na tym krótkim filmiku chciałem już pokazać monety, które na nasze aukcje trafiły nie ze względu na rzadkość typologiczną, czy rocznikową, odmianową, ale ze względu na urodę. Tutaj mamy teraz właśnie złotóweczkę, no egzemplarz z bardzo niewielkimi śladami obiegu, żywy, z dużą ilością fajnego, świeżego lustra i to nie tylko w zakamarkach, ale i na otwartych przestrzeniach, czy nawet na reliefie, także to już niewątpliwie należy docenić. Lekko niedobity w otoku z prawej strony. I jeszcze rewers, ten standardowo prezentuje się jeszcze bardziej urodziwie niż awers. Dużo fajnego, żywego lustra, świeżego, naturalnego. Niedobiciu otokowej legendy widocznym na rewersie z prawej strony odpowiada tutaj również niedobicie legendy po lewej stronie. Ale poza tym moneta fajna, krążek bezjustunkowy, przynajmniej na stronie rewersowej. Wróćmy na awers, tutaj też nie ma justunku, maleńki wyszczerbek. Nie, to nawet nie jest wyszczerbek, to jest tylko zabrudzenie patyna w dolnej części krążka, także tutaj przepraszam za niepokój, który zasiałem. Moneta piękna, stan na pewno nie gorszy niż 2+, przy czym dokładnie go opiszemy już opisując monetę podczas wystawiania na aukcji. Także to jedna z tych egzemplarzy, które chciałem pokazać na tym filmiku. I druga moneta to jest 2-złotówka. Z ostatniego rocznika panowania Stanisława Augusta. Egzemplarz również dużej świeżości, przy czym krążek wyraźnie justowany, co widzimy z prawej strony na portrecie, a także trochę z lewej strony, ale zachowane dużo lustra. Na reliefie, jak się złapie odpowiednio kąt, to widać, że to lustro jest z wyższych części starte, czyli tutaj mamy ciemne fragmenty, ale jednak jest to tylko jakby nieobecność lustra, a nie starcie samego srebra czy metalu, także moneta bardzo ładna. Z tej strony również dużo życia, również niestety widoczny justunek, ale fajny połysk, dobry relief. Co więcej, przyjmując tą monetę w komis aukcyjny, właściciel zastanawiał się, czy ta nota AU58 to nie jest za niską notą dla tej monety. No, był rozczarowany, wysyłając ją do gridingu, oczekiwał więcej, gdyż egzemplarz no, jego zdaniem jest nieobiegowy i tutaj no, trzeba się z nim zgodzić w dużej mierze, że te ślady obiegu nie są duże, ale justunek robi swoje, także nota about uncirculated 58, czyli taka na granicy mint state, jak najbardziej zasłużona dla tej monety, godna polecenia, już w slabie, ładna 2-złotówka dla miłośników monet Stanisława Augusta, lubiących również monety w slabach, zresztą w tej chwili przy monetach już przygotowywanych maszynowo staje się to pomalutku standardem. Także zapraszamy.